W tym odcinku sprawdzimy sobie serwer w GTA, który może być fajną alternatywą do GTA Online. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Aktualnie znajduję się na 5M-ie, na pewnym serwerze od GTA Series. Jest to ekipa, którą śledzę od jakiegoś czasu i wiedziałem, że już w sumie od dawna, że tworzą taki serwer. No i w sumie można już na nim grać, tylko nadal są to tak jakby beta testy. Nie jest to też kolejny roleplay, więc tym bardziej pomyślałem, że warto coś takiego nagrać, bo też nie wszyscy ten roleplay lubią. No i wbiłem na serwer i pierwsze co jest, to tworzenie postaci. Ja już sobie taką postać zrobiłem. Wow, i to tak wygląda. Ale widzę, że mam normalnie strój tego więźnia. Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. Tu jest jakiś gościu, co gra na gitarze. Obok jest Chop. Nie wiadomo, czy ten od Franklina. Ale wow, tu w ogóle jest też coś z GTA 6. Tu jakiś też samochód na podium. Co tu trzeba zrobić? Bo tu widzę, że... Aha, o kurde, mi się tutaj przeglądarka odpiera. To jest w ogóle jakieś rezerwowanie samochodu, z tego co widzę. Ale co tutaj mamy dalej? To są jakieś w ogóle portale, widzę. Ty, fajne, w ogóle mega mi się podoba to, jak wygląda tutaj lobby. Tutaj widzę, że mamy przejście do... jakiś portal do wspólnej rozgrywki. To jest nawet strzałka free mode. Co to jest w ogóle? Ja nie mogę. Savanna Custom. To wygląda jak trochę ta ciężarówka Elona Muska. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Ale tutaj tak samo. Jak się kliknie, to wrzuca ich na stronę i do jakiejś mikropłatności. To jest jakiś akurat powitalny pakiet, z tego co widzę. Tutaj mamy Obstacle Challenge, czyli jakiś challenge z przeszkodami. I tutaj jest portal do tego, tam też widzę, że jest jakiś ranking. My sobie zaraz oczywiście będziemy te wszystkie portale sprawdzać po kolei, jak to wygląda. Okej, okay, to jest taki ranking. Tu jakiś gościu z odkurzaczem do liści, ale fajnie, bo to taki... tak wszystko fajnie, naturalnie wygląda dzięki temu. A tutaj widzę, że mamy wyścigi, game modes, jakieś tryby. Tu widzę, że można sobie party zrobić. Wyszukiwarka party jest. A tutaj widzę, że coś ma być dodane, ale jeszcze nie wiadomo co. I dali takich gostków, co tutaj, robotników, co stukają młotkiem. Nie no, w sumie pomysłowe, podoba mi się. Dobra, ale myślę, że najpierw sprawdzimy tutaj tryb swobodny, jak to w ogóle wygląda. Będę się starał odcinek zrobić bardzo... bardzo krótko, ale chcę wam jak najwięcej pokazać. Okej, mamy do wyboru albo Cayo Perico, albo tutaj San Andreas. Ale w ogóle jest 0.64, tak mało graczy tutaj jest? Dobra, do aut można tutaj normalnie wsiadać? Można. Ale jak tak spojrzałem już na mapkę, to w sumie tutaj nic takiego nie ma. Są, widzę, chyba tylko wejścia do interiorów. Także, nie wiem, podjadę zobaczyć, sprawdzić. Okej, okay, tutaj jest to wejście. Nie mogę, aha, dobra, nie mogę po prostu tym samochodem jakby tutaj wjechać, tak? A tutaj co się znajduje w środku? Co to w ogóle jest? Tutaj mogę podejść do tego miejsca. Enter showroom. Mogę zmienić nazwę, widzę. Auta personalne tutaj widzę, że mogę przechowywać. Dobra, ale kliknijmy to, enter showroom. Co tutaj się znajduje? O, to jest takie coś. I patrzcie, ja tu mogę sobie przełączać te samochody. Mam tutaj też pokazane osiągi na paskach. Ale też fajne jest to, że jest cyfrowo też to pokazane. W GTA Online na przykład tak nie ma. Ale też widzę, że ma to swój wymagany level. 38, 73, 44. No ja niestety nie mam tutaj, ja mam dopiero pierwszy level, więc tutaj nic nie zrobię. Słuchajcie, to ja wszedłem w inne miejsce i tu się nawet pojawiło menu z radiowozami. Tu tych radiowozów jest naprawdę bardzo dużo, jak sami widzicie. O, czekajcie, tu jest coś ciekawego dalej. Tylko coś laguje, nie wiem, może dlatego, że pierwszy raz te modele pojazdów ładuję na serwerze. Więc po prostu to się wszystko do cache'u zapisuje. O, tu jest na przykład taka radiola. 26 level jest potrzebny. Dobra, ale ja już widzę, że to po prostu... ten klub nocny, to po prostu pełni rolę jakiegoś garażu. I miejsce, gdzie można zdobyć jakieś pojazdy. O, a tutaj po prostu widzę, że
wychodzę na zewnątrz. Myślałem, że to będzie takie typowo wejście do klubu nocnego. No ale w sumie nawet jest ikonka garażu, to można było się domyślić. A zobaczmy, nie wiem, jakieś takie inne miejsce, na przykład freak shop, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy w freak shopie i tutaj też są radiolki, widziałem tutaj też takie inne pojazdy. Czyli teraz widzę, że i tak jakby są dostępne wszystkie auta. To jest cała pełna lista, jest też wyszukiwarka, która może pomóc te pojazdy zlokalizować. Ale po prostu tutaj w każdym garażu jest praktycznie to samo. Nie jest to podzielone na jakieś kategorie czy coś. Sprawdźmy tutaj teraz tą rzecz, czyli ten challenge z przeszkodami. Ja tu przed chwilą byłem, ale skapłem się, że nie miałem włączonego nagrywania, także wbijam tutaj jeszcze raz. Widzicie, już mam tutaj nawet swój czas zrobiony, ale o co tutaj w ogóle chodzi? Macie tutaj taką mapkę, gdzie po prostu są jakieś przeszkody, tak jak ta piła tarczowa choćby. Tutaj taka kula. I po prostu musicie tą mapkę przejechać w jak najlepszym możliwym czasie. Tu jest taka zapadnia, jakby... Wdupiłem się. Ale gdzie ja w ogóle poleciałem? Masakra. Okej, druga próba teraz. Okej, udało się. I to już jest właściwie meta z tego, co widzę. Okej, no i to jest właściwie tyle. 42:23. Taki zrobiłem mój czas. Nawet lepszy niż wcześniej. Ale widzę, że najlepsze czasy są tutaj 35 sekund, 36. Także można sobie porywalizować z innymi graczami. Dobra, ale sprawdźmy teraz to, z czego ten serwer ma być najbardziej znany. Czyli różne tryby. Także wbijamy w ten czerwony portal. I tutaj mamy do wyboru Game Modes 1 i Game Modes 2. Ale nie mam kompletnie pojęcia, czym to się różni. Nie, trzeba się sugerować miniaturką, czy nie? Dobra, może klikniemy sobie w ten pierwszy. Wow, co to w ogóle jest? To jest jakiś... Gambit to się nazywa. Okej, okay. Wygląda jak jakiś taki wyścig. Ale nie no, mapa wygląda naprawdę genialnie. Tylko ja tutaj na razie jestem spectatorem, także muszę chyba poczekać, aż tutaj inni gracze ten tryb ukończą. A i tu im się jakiś checkpoint wyświetla z tego, co widzę. Ale co oni tutaj w ogóle mają zrobić, bo ja za bardzo nie czaję tego trybu. Aha, dobra. Trzeba na czas dojechać tutaj w to kółko. No i tak, no i ci, co są poza nim, wybuchają. A, okej, teraz ja będę brać tutaj normalnie udział. Kurde, pewnie padnę od razu, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale ja nie widzę w ogóle, gdzie to jest. A nie, dopiero teraz jest checkpoint ustanowiony. Dobra, w porządku. I widzę, że tutaj tuż za mną. Oho, chyba ekipa je zdąży. A, je zdążyli, dobra. Ja już ich tutaj przyblokowałem. Trzeba się pozbyć konkurencji. Chociaż, kurde, ja tutaj... No nie, odpadnę. Trzecie miejsce. O, niestety. Czemu ja zgarnąłem tylko 1300 expa, najmniej ze wszystkich? Aha, bo może nie brałem udziału w tym pierwszym jakby podejściu. I to jest jakieś głosowanie, czy co to jest? Okej, okay, i tutaj teraz widać tryby różne. Zainfekowany widzę, że jest, to mi się sporo bardzo kojarzy. Fallout, tutaj z czołgiem jest jakiś tryb, speed rush, color dash. Na co gracze tutaj najbardziej głosowali? Dobra, widzę, że na to. Czy to jest pora dnia po prostu do wyboru? O, i teraz jaki zestaw pojazdów? Dobra, niech będzie to. Ciekawe, fajne. Trochę tych trybów jest. Powiem wam, że to będzie mega sprawa. Wow, mega. To będzie mega sprawa na jakiegoś live'a. O kurde, co to mam? Co to działo z tego? Z ciągu mam na dachu. O ludzie, ja to chyba mogę wybrać swój personalny samochód. Tak po prostu. Ale że go nie mam, no to biorę z lobby. Czyli podobnie jak jest w GTA Online. Okej, okay, i na czym ten tryb polega? Okej, okay, do czego to jest odliczanie? Aha, że na zielonym. Trzeba stanąć! Okej, okay, ale niewiele brakowało. Okej, okay, mega, fajne. Dobra, o to w tym chodzi. To już wiem, po co są te kolory. Dobra, i na czym teraz? Na białym.
Dobra. W porządku. Dobra, już jest, jestem w top 4. O kurwa, niewiele brakowało. Dobra, ktoś spadł, zostałem sam z gościem. O, wygrałem! Ale nie wiem, jak to się stało. Dobra, łatwo. 1300 expa, jednego killa. Dobra, pierwszy tryb wygrany tutaj na tym serwerze. O, i pojawił mi się komunikat, że odblokowałem Boxvilla, Buffalo, jeszcze jakiś tam inny pojazd. Po prostu chyba level jakiś wbiłem. Okej, ja wróciłem się tutaj do lobby, bo w sumie zostało nam jeszcze do sprawdzenia wyścigi. Jeśli chodzi o tryby, to tam mniej więcej widzieliście na ekranie głosowania, jakie na tym serwerze się znajdują. Ale myślę też, że na jakimś live'ie tak wspólnie sobie zagramy, bo naprawdę serwer wygląda fajnie. Te tryby mi się właśnie najbardziej spodobały. A co do wyścigów, jak to w ogóle tutaj działa? Znowu było do wybrania jeden albo dwa. Okej, ja dołączyłem. Tutaj w ogóle żadnych graczy nie było, ale ja widzę, że mi po prostu rzuciło na tryb swobodny. Tak, to jest dokładnie to, co wcześniej. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Może nie wiem, może też chodzi o to, że po prostu nie ma tutaj żadnych graczy aktualnie. Bo widzę, że jest voting screen. Jakieś odliczanie w prawym dolnym rogu, ale ja nic na ekranie nie widzę, więc no, bardzo możliwe, że po prostu graczy nie ma obecnie na tylu, żeby tutaj coś się zadziało. No bo sam ze sobą chyba ścigać się nie będę. A czekajcie, a co się stanie, jak się skończy to odliczanie? Wydarzy się coś, czy nie? Wyrzuci mnie? A nie, okej, znowu jest odliczanie. A to nie wiem, widocznie po prostu na razie tego nie sprawdzę. A, właśnie, ale jedna rzecz mi się przypomniała. Bo tutaj było wcześniej napisane, że pod home... O, okej, tu jest sklep. Ale, o, oficjalne gry. Tutaj, zobaczcie, można sobie to wszystko sprawdzić, co tutaj się znajduje. To jakiś tryb z bombami. Tutaj jakiś tryb Busted, gdzie można radiowo zemścigać innego gracza, albo na odwrót. Tu jest ten Color Dash, to co przed chwilą graliśmy. Nie no, ej, powiem wam, że tych trybów jest jeszcze więcej niż myślałem. Tutaj takie coś, jest nawet Prop Hunt i nawet jest kilka miejsc, gdzie takiego Prop Hunta można zrobić. Tutaj takie coś, takie coś, takie coś. No, sami widzicie, że tego jest bardzo dużo. No, z tego co widzę, 20 różnych trybów plus jakieś tam ewentualne mapy tego trybu. Tylko widzę, że nie mogę zahostować takiego trybu czy coś. Musiałbym mieć jakąś rangę Hitmana na tym serwerze, którą się kupuje w sklepie. No nic. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Myślę, że warto, żebyście wiedzieli o tym serwerze, bo wydaje mi się, że jest idealny do tego, żeby właśnie tak pograć na live'ach wspólnie, albo żeby pograć ze znajomymi. Jest to też całkiem nowy serwer, który na pewno się będzie rozwijał. Także na pewno gdzieś go tutaj mieć na oku będę. A w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Subika na dole, żeby być też ze wszystkim na bieżąco. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się też na live'a, na które was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć, trzymajcie się.